to jest gość morowy, rower ma zupełnie nowy. Za to, że zapomniał grilla, nie dostanie dzisiaj piwa. Piotrek, nie przyniosłeś grilla. Piotrek, twoja wina. Piotrek, ja nie wierzę, przeszłeś samego siebie. Darek swoje tatuaże zawsze chętnie nam pokaże. On niezłomne ma zasady, głowę też nie od parady. Piotrek, nie przyniosłeś grilla. Piotrek, twoja wina. Piotrek, ja nie wierzę, przeszłeś samego siebie. Dziewczyna ratownika, co na imię ma? Jessica. Skąd się wzięła, nikt nie wnika, buzia jej się nie zamyka. Piotrek, nie przyniosłeś grilla. Piotrek, twoja wina. Piotrek, ja nie wierzę, przeszłeś samego siebie. Piotrek, nie przyniosłeś grilla. Piotrek, twoja wina. Piotrek, ja nie wierzę, przeszłeś samego siebie. W repertuarze piosenkę o moim sąsiedzie, o panu Andrzeju, no ale to tam może już innym razem. No ona jest zbyt przygnębiająca, to nie będziemy się tak rozstawać w takim nastroju. No, pan Andrzej jest ciekawym człowiekiem, codziennie go prawie spotykam, tam przed 7 rano, jak ja tam coś tam idę do sklepu, a pan Andrzej idzie do pracy, jest taki zawsze, no, zawsze tak pachnący, taki obmielony, tam czysto ubrany. A w piątki się zmienia w Mr. Hyde'a. I to trwa do niedzieli, do wieczora. I tam. Tak, to weekend. Regularnie. To się nazywa alkoholizm weekendowy. Nie, pan Andrzej jest wysoko funkcjonującym takim piusem. Takim. Aha, nie, wysoko funkcjonujący to jest taki, który spełnia wszystkie społeczne tam role znakomicie. No. Także dziękuję bardzo, fajnie, że przyszliście. To była wśród pachnących traw, ta wcześniej przed Piotrkiem? Nie, przed Piotrkiem to była Zabierz mnie. Bardzo ładna. No, niepublikowana jest ta piosenka. Nie, bardzo ładna piosenka. Właśnie na Spotify'u sobie już znalazłam kilka rzeczy. A ta, którą mówisz, prosiłam, to jak się nazywa? Która? Ta, którą w rzeczkach. Gdzieś na własnym.
porzeczkach to jest, gdy zamykam oczy, ale jej nie ma nigdzie, bo to... Trzeba publikować na Spotify. Chciałam sobie ją posłuchać. Na płycie też nie ma. No, nie, to jest nie... To znaczy jest nagrane w samochodzie, mam jeden jedyny egzemplarz tam taki tam zgrany tych piosenek. No, może kiedyś. Nie ma tego. Czerwony mantełaś tu transmisję, dobrze, że jest zachowana. No tak. No, super. No bardzo, bardzo ładny koncert. W ogóle myślałam tak. Tak by się wpasowało w kazimierskie klimaty, skąd ja pochodzę, z Kazimierza Dolnego. W Kazimierzu to ja tam grywam często, w Trzecim Księżycu. No właśnie, tak bardzo mi w to miejsce. W Trzecim Księżycu tam grałem we wrześniu. To w żydowskiej tej... W dzielnicy. No tak. Masz w dzielnicy nawet, co? No tak. Pewnie. W Kazimierzu? To myślałeś, że to jedna ulica na krzyż, drugą? A to Kazimierz tym się z Zawiaczkiem. No to jest żydowskie miasto? To jest w budynku Starej Jatki, nie? Starej Jatki na małym rynku. Takie miejsce gram tam raz, dwa razy w roku, tam jak jakąś taką tam trasę, tam w Nałęczowach, tam jakiś taki tam Radom, Lublin, coś tam, tak, Kazimierz. Teraz we wrześniu było tyle ludzi po prostu. Tak, tam? Taki weekend był, coś tak 12-14 września. Po prostu masy ludzi, po prostu. No, to jest taki standard. Ale to nie standard właśnie, zwykle jest dużo ludzi. Tak? W takie weekendy. A tam było bardzo dużo ludzi. Po prostu przekroczyły wszelkie w ogóle jakieś takie granice rozsądku. No to jest standard. Fajnie. Jak tylko jest ciepło, to ludzie od razu zjeżdżają. Przecież myśmy, kiedy właściwie Kazimierz średnio przyjmował się w pandemii, jak to Kazimierz. Tak. Bo się inno tam się siedzi. A tam jest okno otwarte. W Krzyżycu ja pracowałam, no. Tak, tylko że ja po stronie tej chwilnej dobrej pracowałam. Bo Trzeci Księżyc to bardziej ta restauracyjna strona, a jest jeszcze dobra. To jest chora, włączone lokale, tylko dobra jest utkwiła, a Trzeci Księżyc to obecnie coś przemeblowali tam. Znaczy, no właśnie, pierwszy raz to grałem, scena była w rogu, a teraz jest tak na... Nie ma firanki. Tam się zmieniło coś tam, bar jakoś inaczej jest tam. Tak. Wszystko jest inaczej. Prawda. Ja pracowałam jeszcze przed tą zmianą właśnie w zeszłym roku. Chyba to pracuje, nie? Myślę, że... Sobie wietrzyszku. No. To może się też, może tam... Aha, to nie pamiętasz Pawła, już wygrał? Czy pamiętasz? No, nie pamiętam. Ja akurat jak pracowałam w wakacje poprzednie jeszcze, to nie wiem, czy nawet 2 lata temu... Nie, w wakacje się tam nie gra chyba. No właśnie w wakacje nie mieliśmy tyle koncertów, przynajmniej wtedy, kiedy ja pracowałam, bo my byliśmy zajęci właściwie 2 brzegami, wtedy był po prostu straszny ogrom pracy w obydwu miejscach, bo tam jeszcze Korzeniowa jest jakby pierwszym miejscem, od którego to powstało. To przy obozie Korzeniowym, naszym słynnym, w takiej starej chacie przerobili to wnętrze na dole. Kupili to miejsce i ogarnęli odpowiednio, a później jakby filia otworzyła się w Jatkach na małym rynku. To jeszcze się załapie. Ktoś tam wyje. Kurczę. Myślałam, że chcą tu wyjść. Ja raz byłem w Kazimierzu. No i takie w sumie to na Kazimiernication są te koncerty, ale to wszystko przenosi się na Kamieniołomy. To jest taki
festiwal już chyba teraz, była ta czwarta czy piąta edycja, ale to wyszło jakby już tak samo. W Kazimierzu to byłem jakieś 30 lat temu i to było takie zupełnie inne miejsce. Takie mniej skomercjalizowane, takie mniej modne było, dużo ludzi, którzy tam z plenerów malarskich coś tam gryzmolili gdzieś, wszędzie tam na tym polu namiotowym było mnóstwo takich ludzi młodych, takich jeszcze takich innych, a teraz to jest takie, jak przyjechałem tam pierwszy raz po 20 kilku latach, tak właśnie tak 5 lat temu, to już inne miejsce niż czas. No ale to mam przecież człowiek się zmienia na gorsze. Człowiek się zmienia też, inaczej odbiera. To zamknęli nam takie sklepiki, które każdy już znał, gdzie co kupować, że do Cymesa szło się po wędliny, do drewniaka szło się na imprezę i tak dalej. A teraz pozamykali te wszystkie sklepiki i zrobili nam Lewiatana, który tam każdy klnie.